doszło do takiego spotkania z wiceprezydentem Grzelakiem. No ten pan w mojej ocenie w rozmowie ze mną jako tą petentką po prostu był, bo to jestem ja tu rządzę, nic do gadania. Tak to by wyglądało. Po prostu ktoś ma kasę i on chce to i on to dostanie, bo on za to zapłaci. I tylko tyle. A ponieważ ja jestem biedna, więc niestety nie mogłam nic zrobić. Nawet nikogo nie obchodziło, czy ja byłabym w stanie na przykład, miałam prawo pierwokupu. Złożyłam w 2009, tu są właśnie wnioski o poszerzenie, potem o wykup. Powiedziano mi, nie możesz pani kupić, bo to jest mieszkanie wspólne. A ono było wspólne do 2009, tylko ten facet, z którym mieszkałam, to był drań, pijak, alkoholik, który mnie krzywdził strasznie, szczególnie jak nikogo nie było w domu. I on umarł, to z kim było wspólne? Pytam się, z nieboszczykiem? Ono nie było wspólne, ono było własnością gminy, która totalnie mnie odmawiała wszystkiego. I poszerzenia tego, bo będzie za duże. Wykupienia nie, bo jest wspólne. Więc myślę, że ten właściciel, czyli gmina, myśli sobie, że faktycznie wszystko jest jego, że jest własność. I to prawo własności dla mnie od wielu, wielu lat to jest po prostu dramat. Bo skoro ja jestem biedna, a mnie moja bieda nie przeszkadza w niczym, ja mogę być biedna, bo dla mnie to, wie pan, coś takiego jak chęć posiadania nie wiadomo czego nie istnieje. Ja po prostu jestem, ja nie jestem pazerna i zachłanna, a to robią ludzie pazerni i zachłanni. Jak ja się czuję? No po prostu jakbym została wycięta ze społeczeństwa. Wyrwana jestem przede wszystkim z korzeniami, z mojego miejsca życia. Ja tutaj czuję się obco. Jak już wie pan, przyzwyczaiłam się do tego, że mam tu szafkę, tu sobie sięgam po kubeczek, tu jeszcze coś mam. Tu sobie zamknę okno, otworzę lekko. Do tego te nowe warunki. Jestem alergikiem, mam niepełnosprawność stopnia znacznego. Ja po prostu uważam, że nawet pełnomocnik właśnie, po co są ci wszyscy urzędnicy, którzy nic nie robią? Pełnomocnik gminy do spraw osób niepełnosprawnych nic nie zrobiła w mojej. Była tylko tutaj, jak ten protokół podpisywaliśmy. Czego też nie dotrzymano. Bo po tym wszystkim ja pisałam kolejne pisma do pana wiceprezydenta Grzelaka. On mi na 4 pisma nie odpowiedział. Napisałam do kancelarii prezydenta RP. Proszę sobie wyobrazić, 2 razy, 3 chyba nawet, bo trzeci raz mi obiecano, że trzeci raz napiszą, tym razem do samego prezydenta Adamowicza. Dalej jest cisza, nic, zero. I dostawałam do wiadomości pisma, to odpowiadali strasznie pokrętnie. Zrobili ze mnie tam dłużnika, przestępcę, a jeszcze jedna kwestia najważniejsza. Teraz ludzie inni, którzy wiedzą, że eksmituje się za złe zachowanie, za dewastację lub za długi, to teraz opowiadają, ona pewnie miała długi, a ja nie miałam ani złotówki, nie byłam gminnie winna. I naprawdę nie jestem nic im winna i wszystko zostało jeszcze, nawet te sprawy sądowe, dla mnie to był cios w plecy. Okropny, albo nawet prosto w samo serce. Apeluję do prezydenta, żeby przyjrzał się tej sprawie z pozycji zwykłego człowieka. Nie bogatego, tak jak jest pan prezydent. Ja mu nie zazdroszczę, niech sobie ma. Ale niech też dba o innych, ponieważ wielokrotnie i pilnie śledziłam wszystkie wystąpienia, bywałam na spotkaniach Rady Miasta i pan prezydent wtedy mówił wielokrotnie, jak występował publicznie, bo my gdańszczanie jesteśmy jak wielka rodzina, więc apeluję do ojca tej rodziny, czyli pana prezydenta, żeby zlitował się nad biednym dzieckiem.